Witam wszystkich z tej strony Tula, my jesteśmy w Don't Starve Together, mamy kolejnego gościa i psy. Czekajcie, najpierw psy, za chwilę reszta. Doszła właśnie Danusia do nas. Hej. Tak. I tutaj ją strasznie męczę, żeby mi zrobiła ten plecak. I Danusia zrobiła dźwięki do postaci, prawda? No, tak wyszło. No. Piękne dźwięki. A jaki ty masz właśnie, bo twojego jeszcze nie słyszeliśmy. Ja mam flet. O nie, on będzie płonął! Nie! Nie! O Jezu, kociszo, biedny! Teraz poczekajcie, żeby się ten ogień nie rozprzestrzenił. Proszę. Dziękuję. Mięsko, tak, z potwora dla mnie. Co to jest, pełnia, czy co? Co się dzieje? Nie, bo to się pali. Nie, pali się wszędzie. Słuchaj, mam dla ciebie jedną paczkę na muchy, Danusia. Może komu dałam? Majmi. Daj Danusi, bo wszyscy w tych bandamach to wszyscy tak samo wyglądają. Daj Danusi paczkę jedną, bo jak pójdziemy na mucho smoka. Ma ktoś pęczynę? Nie. Oj, troszkę lipa. Wszystko zostawiam w tym. Słuchaj, masz ten jeden ogon. Już mam dwa. Super. Masz serce. No, także Danusia jest trzecią postacią, bo jest jeszcze jedna, prawda? Ten barczak czy coś tam. Tak, także jest, może opowiesz troszeczkę o swojej postaci, póki mamy noc. No moja postać, oczywiście zrobił ją Jarek, no jakby to nie było. No tak, to już mówiliśmy o tym, że Jarek, jak najbardziej. I postać jest inspirowana moją osobą. O. Tak, nadzieję. Dlatego nazywa się Danka przede wszystkim. Tak, bo Danka ma na imię Danka. Ma moje super okulary, które mają magiczną moc podnoszenia sanity. Sanity postać ma dość niskie, bo 80 max. O. Głodu ma 250, czyli dość dużo, bo uwielbiam jeść, więc jak mogłabym mieć mniej. I 250 zdrowia. No, to jest zdrowie akurat sporo. Na starcie dostaję właśnie te okulary, których nie da się craftować i żadna inna postać nie może podnieść. A z czego się je robi? A nie da się okularów, ich zrobić? Okularów się nie da, zobacz, nawet nie możesz ich podnieść. Aha, widzisz? Faktycznie. A kota... Ja chcę ten plecak! Ja go też nie mogę podnieść. Widzę, że jest wyłączone w modzie chyba. Jarek! Zepsułeś! Ostatnio zrobiłem, żeby było możliwe do wytworzenia, ale widocznie w modzie nie jest skonfigurowane w ten sposób. No bo... Ej, no i co? No najwyżej jak Danka będzie wychodzić, to zostawi swój plecak. No ale ja go nie mogę podnieść. Plecak? Nie możesz podnieść? No nie! No, właśnie o to chodzi, zobacz. Patrz. Nie da się. Ale to można zmienić w konfiguracji, także jak się go zostawi na ziemi, to się odblokuje. Aha. Ale plecak jest boski, ja go muszę mieć, po prostu genialny! Normalnie... Chyba twoja postać podoba mi się najbardziej, bo ja uwielbiam koty i taki miauczący plecak po prostu. Ty chyba też lubisz koty, skoro masz taki plecak, co? No. Mam dobra. Mam nawet jednego traktora w domu. Tak? No. Ja miałam, ale teraz wiesz, mam... mój mały ma 2 latka dopiero i wiesz, i stwierdziliśmy, że no jeszcze troszkę za wcześnie. Zresztą on wszystkie koty po prostu bierze i tak je tarmosi, że ten kot byłby biedny, dlatego... Myślę, chociaż ostatnio na dworze chciał zabrać do domu i tylko mówiłam, mama, kota. Ja mówię, no jeszcze nie, ale kota będziemy mieć na pewno, bo ja zawsze miałam koty. Zawsze po prostu miałam kota i uwielbiam koty. No ale jeszcze myślę tak może z 2 lata i jak zrozumie, że to jest zwierzątko, którego nie można męczyć. No lecimy, kochani, na mucho smoka. Ej, w ogóle jest jakiś błąd, nie wiem dlaczego, ale rzeczy nie chowają mi się automatycznie do plecaka. Jarek, coś... Biorę je w rączkę, plecaku! Tylko. Może dlatego, że jest ten mod, który rozszerza ekwipunek i możemy mieć i zbroję, i plecak. No może. Bo tego nie brałem pod uwagę. Psy mnie gonią.
No widzisz? Czekajcie, gdzie ten mój smok? Wyżej to, tutaj. Tutaj obok. A generalnie jeszcze moja postać ma taki duży plus, że zbiera wszystko szybciej. I ona po prostu dotknie i już zbiera. Ej, to ja chyba będę grała twoją postacią też. Gdzie ten mucho smok? To nie powinien stać. Tutaj. Jest! Dobra, czekajcie. Tylko, że... Lubię psy. A właśnie, dlaczego mnie gonisz? Cholera! Może już jego lejemy, co? Odejdź! Ej, on mnie zabije! Ja jestem taka wolna! Czekajcie, trzeba się ubrać. Gdzie jest mój ten? Tu? Packa na muchy. John Polas. On chyba nie ten. Nie, woła te swoje gluty. To będzie nasz piękny koniec. No. Nie dam rady przeżyć tego. Także do nowa nie podchodzę. Nie, no widzisz? Nie, nic z tego. Albo wiesz, to będzie takie łatwe. Fuck, jeszcze te głupie psy. No, miał więcej zdrowia. Bo Jarek się podjarał, bo wczoraj nam się udało i... Oczywiście, damy radę. Wow, lagi. No właśnie, ja potrzebuję wiadraczka, żeby wiatraczek. Dlaczego Kizimizi ze mną goni? Nie chcę odejść. Jeszcze umarłem. To chyba wiatraczku! Tyle z smoka. A lalkę zostawiliśmy w bazie. Trzymaj, mam serduszko. O no! Może go jeszcze poczekaj! No właśnie. No i nic. Wow, no to pięknie po prostu. Cicho, no muszę zrobić serce, bo kurde, będzie nam strasznie poczytalność spadać. Ja mam glandy w ekwipunku, które mi dałaś, więc zbierzcie je, bo one zaraz spłoną. Tak tylko mówię. Już spłonęły niestety. No nie. Ej. To chociaż ogonki, o, ogonki były w plecaku, uff. No, pot nie płonie, tyle wygrać. Jeszcze Jarek to zmieni, będzie płonął. Nie będzie płonął. Ej, trzymaj swoją pałkę, zapominałkę. Ej, moja maszynka zniknęła, nie? A co z twoją maszynką? No nie ma jej. Ja jej nie mam przynajmniej. To ja co, że... Czekaj. Nie, spokojnie, ja ją mam. Aha, okej. Dobra. Trzymaj, bo ją zgarnęłam tak przy okazji, jak już... Macie ją czym doładować, bo ona ma już jest skończona. Tak, ja mam, już doładuję, bo ja mam ten węgiel tam wziąłem, co się spalił las. Już ją doładuję. Nie wiem ile ona, bo ja nie widzę ile ona tam ma. Jak się ją podniesie, to widać wtedy dopiero. Aha. No i co? Dupa z mucho smoka. Umieraliśmy sobie tylko, fajnie było. Zobaczmy, byliśmy uzbrojeni. Co, potrzebuję kamienia? Ej, słuchajcie, niech mi ktoś zabierze te... I to... Bo ja nie mam miejsca, a chcę zrobić to do leczenia. Boże, jak to się nazywa? No, wiecie na pewno, o co mi chodzi. Z pęcherza i z popiołu, bo akurat tu wyleciał. Muszę się trochę podleczyć, bo zrobiłam te dwa serca i zabrało mi troszkę zdrowia. Cała bawola wełna spłonęła jakby, co? No co taka historia. Jak trawy nie mam! Ma ktoś trawę? Bo nie mógł... Nie, wszystko spłonęło. Wow. Mogi ma latarnię. Masz 11 trawy. O, to super. Bo wiecie co, to ognisko bym postawiła, nie? To chłodzący też. Trzeba by kamyki schłodzić trochę. No i co, chyba nie poradzimy sobie z tym muchosmokiem. I na parę roku by trzeba było przejść, bo to jest ciężej. Trzymaj. Hmm. Nie wiem, czyje to jest. Ale ja tego nie potrzebuję. Chyba moje. Ja mam okulary, nie potrzebują. A, no tak, faktycznie. Bo one zatrzymują spadek sanity w nocy i wzrost w dzień powodują. O, super! Ej, twoja postać jest chyba najbardziej dokokrzona. Ale ty masz ten... chociaż masz mało... Co to było? Masz mało poczytalności, nie? 80. No to malutko. A jak jest z atakiem? Jak jest z atakiem? Jest chyba normalny. Atak nie jest wiem. Zwykły, ale odporności są zależne od sanity. Kiedy ma pełne, to ma 20% odporności. Kiedy ma średnio, to ma 0% odporności. Ale kiedy ma obniżone, to ma minus 25%, jeśli ma... Jeśli jest obniżone tak, że ma te paski po bokach. A normalnie postać jak ma?
Tak normalnie... Zwykła postać, tak. Obojętnie. A, zwykła postać. Zwykła postać nie ma żadnych zależności, zwykła postać ma zero właśnie odporność. Aha, okej. Okay. No to super, ej, podoba mi się ta twoja postać. Szczerze powiem, że mi się najbardziej chyba podoba. No. No, fajne. Fajne macie te dźwięki, teraz przybliżę. Ej, czekajcie, zrobimy sobie fotkę, co? Czekaj, jak to się robiło? No, tu nas coś? Tak, dobra. Jeszcze jedno? Okej. Okay. Mój wodnik jest najpiękniejszy. Nie ukrywajmy. Tak, fazowy. Boski jest. No co? No to kurde, no to nie damy rady z tym smokiem chyba, nie? Chyba na pewno. Chyba na pewno. Słuchajcie, to tak, spróbujemy wytropić tą owcę, no i może z gęsiołosiem sobie poradzimy, czy nie? A gęsiołoś jest... nie to? Nie. Odfrunął czy zginął, ty mówisz? One chyba odfruwają na lato, ale nie jestem pewien. Coś ty? Ja wszystkich zabijam, jak mam w świecie, także jeszcze nie spotkałem się, żeby przeżył. Ciekawe, bo ostatnio miałam chyba jeszcze jednego, prawda? Jednego czy dwa, nawet nie pamiętam. Bo one się spełnią tam, gdzie jest to jeziorko. No tak, ale właśnie jednego zabiliśmy. I co tych śladów tu tyle? Ja nie ogarniam. Bo się dwa jednocześnie zespawniły widocznie i będą dwa ślady obok siebie. Teraz który z którego? No tam jest następny. Jeszcze wyżej jest następny. Robimy dwa, a co? Jeden będzie ten specjalny. Nie psy. O Boże. Te psy to jest jakaś porażka, a tu jest jeden ślad. Ja tutaj mam kolejne. O Boże. Centralnie przez te psy prowadzi, no po prostu... Fajnie, fajnie. A! Musiałam go zebrać. No i umarłam. No co ty? Tak, do śmiechu mnie zabił. Fucking shit. To tak bardzo chciałam odkryć ślad i on tutaj jest. Idźcie stąd. Ty dziadu, jeden ci dam. Ta paczka chyba nie jest na psy. Nie. Nie mam czym innym bić, więc go daję paczką. A nie możesz sobie nawet tej żadnej takiej drewnianej zrobić czy coś? To jest twojego moda, co... Zrobiłem go paczką na muchę. Nie mam w ogóle drewna. Aha. Dlatego właśnie tak mi słabo idzie. A, tu jest znowu sobie. Ten kamienny choinka, no. Jest, zaraz będzie nas atakował. Lodowy? Kamienny. Ale lodowy pies. Dwa psy lodowe. Tak, bo ja je zamieniłam. To już może lepiej nie nawiedzaj, bo wszystkie mnie gonią. Ale ja dowiedziałam się, żeby były białe. A gdzie jest ten tamten ślad? Tutaj. Nie wiem, robię... A ja szukam jedzenia. No to będzie kiepsko. Kurde, a gdzie twój plecak? On tam leży. Cholera jasna. Nie, dobra. Już odkryłam. A to ty też możesz? No. No to czemu nie odkrywasz? Ułatwiłoby troszkę. Nie, no i... lecę. Ja i tak muszę wrócić tam po rzeczy. No. Jestem martwa tak jakby. Ale to był gdzieś ołtarz, to możesz się odrodzić, co? A nie chciałam cię używać ołtarzy. No, tylko ja mam z tym zdrowiem, czekaj, zaraz zobaczę. Bo już zrobiłam dwa serca i każdy chyba 40 zabiera, nie? No. No, także 80. Zaraz zobaczę, jak to wygląda. Wytropimy, zobaczymy, co to jest. Boże, ile tego? Nie wiem, właśnie jak się to robi. To jest... A może ładną opaskę, jak jesteś duchem? No, uwaga, co to będzie? Nie jestem duchem, to też mam opaskę. Nie, zwykły. No, ale mi chodzi, że jak duchem jesteś, to też masz, no nie? Czekaj, jak to moje zdrowie? A tu jest jeszcze jeden. No. Nie mam pęcherza. Nie zrobię. A ty nie miałaś czasem pęcherzy? Tak, one spłynęły. Pęcherze płoną.
No to musisz się przy ołtarzu, bo nie mam pęcherza, żeby zrobić serce. Niestety. Gdybyśmy tą maskotkę ze sobą wzięli, to byśmy dali radę. A no. No trudno. Tak to jest, widzisz. Niestety. To nie znam się, to wiesz, to się może odrodzi. Gdzie ty w ogóle się rozsypałaś? Nie znalazłam swój. To jest elefant! Znalazłam przed chwilą. Bo ja kurczę, wiesz, poczytalność spada, jak jesteś duchem, nie? Już. Tak wiem, już idę. Lecę, o to macie te pajęczynki. No nie widzicie? Nic nie wyszło z tego, z tych naszych walk. Tyle osób teoretycznie, a... No. Za krótki był czas na przygotowanie jeszcze dodatków lato. Więcej się przygotowaliśmy do lata niż do walki. No, taka prawda, nie? To odradzam się ołtarzem, tak? Tak, odwróć się, no bo co? Okay. Tylko zaraz będzie noc. No tak. Szakalaka. Ale fajowe. Jak bierz tą tom i chodź, bo musimy podejść, bo będzie noc i zginie. Ty nie masz lat. Mała mi, albo chyba, że mam czym rozpalić. Ja już zrobię ognisko. Musielibyśmy mieć wytworzone te latarenki wszyscy. No. No ale kurczę, one kosztują. No. Niestety. Dość drogie są. Wiesz, jaki tu mam burdel wszędzie, to po prostu... Dzień dobry. Hejo. No, akurat zdążyłaś. Szukałam czegoś do żarcia, byłam tak zdesperowana, zażarło mięso potwora. No ja już też nie mam, kurde, jedzenia, tak naprawdę. Masz swój plecak? Ej. No to super. On nie płonie, spokojnie. Tak? Ale zobacz, on mruczy. Słuchaj, Boże, jaki fajny. Ja go muszę mieć. Jarek, musisz to zmienić, żebym ja go mogła mieć. No to musisz to zmienić. A ja muszę zmienić. W ustawieniach. A, to on ma jakiś tam ten, że mogę sobie zmienić, tak? Tak, w tym odpaku możemy wyłączyć postacie, wyłączyć przedmioty, możemy ustawić, żeby się dało podnosić. Tak samo tą latarnię można wytwarzać. Nie wiem, widocznie skoro Danusi nie możemy plecaka wytworzyć, to małej mi latarni też się nie da wytworzyć. Tak zakładam. Znaczy ja ją mogę wytworzyć, ale każdy może z niej korzystać ogólnie. A połóż ją, czy ja ją mogę zabrać? Mogę. Znaczy, bo mała mi ma ustawienia i Danka tak samo, że z tych przedmiotów albo można kraftować i wszyscy mogą podnieść, albo wszyscy mogą podnieść i nie można kraftować, albo nikt nie może podnieść i nie można kraftować. No to Danki plecak jest co? Nie można kraftować i nie można podnieść. No tylko ona może. Musisz to przedstawić po prostu i ja ci zostawię tego mojego kota. Tutaj. Musisz przedstawić koniecznie, bo ja chcę tego kota. Ja go muszę mieć, on jest boski po prostu. Pomysły naprawdę jak super. Jak się gra z dużą ilością osób i po prostu nikt ci nie grzebie w ekwipunku. No. W ogóle powiem szczerze, że granie w ileś tam osób jest tak naprawdę trudniejsze. Chyba, że się zaczyna od początku, gra się cały czas, bo tak jak mówię, tak jak u mnie, każdy kto wchodzi, no to wiecie, no trzeba się najpierw trochę ogarnąć, żeby cokolwiek zrobić, no to kurde schodzi czas, schodzą materiały i to jest ciężkie tak naprawdę. No tak, od początku na pewno byłoby łatwiej, bo tak, gdyby się od początku grało i cały czas, to tak, to wtedy to ma jakąś tam rację. Tak, każdy korzysta z niej. No. Ale będę musiała właśnie coś takiego zrobić, że zrobić kilka takich podstawowych rzeczy, żeby każdy już miał po prostu jak przyjdzie, no nie. Szkoda, tak, bo szkoda czasu, kurczę, na ogarnianie. Tak jak my ten pierwszy odcinek, zanim wszystkie postacie żeśmy ogarniali, żeby miały wszystko w miarę. Ciekło słoń. O, jedzonko darmowe. Bo on jest nastawiony tak. Jako jedyny tak naprawdę. Jeszcze tropię ślady. Ale fajnie, że są kozy, super. Bo wcześniej ich nie miałam znalezionych. O, biją się. No, on jest dość mocny, także może tam trochę ich powybija. Jakby rogi były, to bierzcie, bo przydadzą się. Mięso też nie gardzimy.
No pewnie. O, szukam żarcia. O, idę pomiziać kociszopa. A ten plecak się coś tam niszczy, czy coś? Nie. 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 Okej. Okay. Co ma ten plecak, że ogrzewa w zimie trochę? Danusia, założ okulary, bo chyba masz coś z poczytalnością. Tak, ale coś za coś, nie? Wolę mieć z poczytalnością. Okej, okay. A to nie wiedziałam, że to tak jest. No patrzcie, jaki wytrzymały, co? Goni mnie. A ta dziura to jest dokąd? Ciekawe. Ej, skoczę, zobaczymy. Bo mam uwaga, nieodkrytą. Goni tak, was. Tak czy siak muszę ją sobie odkryć. Przyjrzyj sobie, patrz, tu masz kozy. Weź kozy. Kozy na niego nagonię może? Kurczę, one wszędzie uciekają, tylko nie tam, gdzie trzeba. No. Ja tu skoczyłam, tu jest w ogóle osobna taka... Wyspa? No, malutka taka. Ale jaja. A tu jak skoczę, to gdzie mnie przyniesie? I są dwie dziury obok siebie. Jedna jest w innym miejscu i druga też. Wow, a tu gdzieś wyskoczyłam w ogóle gdzie? Tu jeszcze mnie nie było. Może ten biedny koelefon. O, tu jest kocisiop. Czy w końcu potrzebujemy jeszcze tych ogonów? Okej. Okay. Mam już trzy. Mam. Nie, nie mam. Kurde, no myślałam, że wypadł. Ale dobra, tu jest jeszcze jeden. Ej, tu też chyba jest jakaś wysepka. Co, o co tu chodzi? No i nie ma, no. Same mięcho. Co za los. O, w końcu go zabiły. Słoń sztywny. To pozbierajcie. Mhm. Co z niego wypada? Trąba. Trąba dziwna. Tak, ta trąba, ona ma jakieś takie specjalne właściwości. Ej, to też jest taka wyspa, ale jazda. No. Nieźle. No. I tu też jest taka wysepka. Spoko, no ale muszę wskoczyć tam do was wrócić, okej. Okay. No dobra, słuchajcie, no to skoro tu i tak nic nie zrobimy. Są jakieś rogi? Nie, ja nie mam przynajmniej. Kiepsko. No, ciepło mi. Ciepło mi. Podejdź do mnie. O, jesteś, a ty masz wiatraczek, okej. Okay. Wiatraczek musisz mi zostawić. Zostawię. To nic, chyba będziemy wracać powoli, no bo co, jak i tak tu nic nie będziemy robić, to zobaczymy, jak tam tego złości, ale chyba ich nie ma, ciekawe. Nie, one znaczy, latem, one latem chyba, pokażą. Że jajko zostaje. To jajko ewentualnie można zatłuc. Jakby było, ale nie wiem. Czy jest? Ktoś potrzebuje zdrowia? Ja? No. Ja żyję, to jest wiem, osiągnięcie. No to weź, ja mam 147, także. Ja mam odrobinkę mniej. No to weź. To wezmę. Okay. To co, idziemy? No bo jak tu, nie ma sensu tu stać w takim razie, no bo... Okej, okay, lecimy. A czekajcie, a ta dziura dokąd prowadzi? Aha, dobra. Skakałaś w nią. No, to jest tamta. No to wysepki, dwie wysepki są w ogóle takie osobne. I na jednej dwie dziury. Dziwna sprawa. No to można tam fajną bazę zrobić. Co można zrobić? Fajną bazę. No. I wysepce. To fakt. W ogóle u nas nie mieliśmy żadnych skoczków, ani niczego takiego i nocowali, znaczy przetrwaliśmy lato na pustyni. Żeby to jedno. Mhm. No. Uważaj, świnia. Mhm. Pejsy, dobrze idziemy? No dobrze. Daj wiatraczka. Już. Dziękuję. No bo ty nie masz kamienia, a my mamy kamienie. Spoko, spoko. Z kamienia też da się radę. No ale kamień sporo ułatwia, nie? Trochę. Dobra, to chodźcie, idziemy. No noc. No Jezu, nie to ognisko jeszcze robię w ogóle.
Ja tu zrobiłam ognisko jakby co. Idziemy. Ja niosę kaganek oświaty. To chłodzące, także... Jezu, co ja zrobiłam ze mną kwiatka. To ma tak kiepską poczytalność. Jarek, no, ty nie ja. Ja mam połowę. A to nie. To ja. Kto może mieć niskie sanity? No, no tak. Ja ostatnio właśnie jak grałam Charlie, to też miała problemy z poczytalnością. Ale była silniejsza. No kurde, co za... Muszę sobie kiedyś tą siatkę i tych świetlików połapać, bo nie mam tego kasku górnika jeszcze zrobionego, a też by się przydał. Ja też mam w sumie kiepską poczytalność. Robię się głodna, musimy wracać do domu. Mam 6 mięsa, chcesz? Mam mięso jedno, potwora, tak? Jedno możecie dać ktoś, jakby ktoś chciał, bo... Tak, z potwora jest mile widziane. Dziękuję bardzo. Wziąłem sobie. Ach, no i widzicie. O, tam jest kociszop niedaleko. A w ogóle ty chciałaś... Patrz, co mam. Piórko, no, dziękuję. Super. Do tego hełmu z owcy. Mhm. O! Jezu. Skąd masz ogon? Ja miałam ogon? To co ty kitrałaś i nie mówiłaś? To masz wszystkie chyba? Tak, mam już 4. No. A serca nie masz? To się trochę podleczę i zrobimy serce. Potłuczemy jakieś pająki albo coś tam. Ja tam mam pęcherzy po prostu milion w tym. Także musimy dojść do domu. Tak czy siak. Gdzie jest mój dom? Rzucaj mu kaktusa, poczekaj. Rzucam mu kaktusa. O, nie mogę. Okej, okay, resztę. On będzie jadł kaktusa? Nie. Jego ulubiony. Tak? Nie wiem, nie rzucam mu nigdy kaktusa. Ale o kim wy mówicie? O tym, Indorze. A, tak? To jest jego ulubiony? Nie. Ściemniasz sobie. Ściemniasz sobie, tak. Ściemniasz, mówię. Gdzie idziemy? Do domu. Kociszopa mam na zarąbać. No to bij. No, czym? Rozparasol. Rączko! O, ogon. Teraz jak już mamy ogonów, to mamy pełno. No. Sobie wykopię przy okazji. O, akurat mi się zmarnowało, dobra. A w ogóle dobrze idziemy? Tak. Szat! Niech to będzie w końcu owca. No, tak bym chciała. Ale owce pewnie też nie zabijemy. Nie no, owce będzie łatwiej zabić. A w ogóle, jeżeli się ma świnkę do pomocy, to świnki ten, jak to no, usuwają ten śluz. No. Gdzie ten ślad? Tu. Dobra. Ciekawe, czy marmy są tak ustawione. Na pewno też, bo widziałem, że podobnie jak świnie się zachowują. Tak? Tak mi się wydaje, nie wiem, nie musiałbym zajrzeć w mózg. Gdzie ten ślad jest, bo ja nie wiem. Tam, tu na górze. Okej. O, i co tym razem? Słoń. Kurde, czy... Jest to jakoś tak, że na przykład są jakieś... Jezu, zabrałem ci motylka. Nie, spoko, bierz. Złapę sobie następnego. Że na przykład jakieś są większe szanse, jak się jakoś tropi, czy coś tam, chyba nie. Po iluś tam dniach to jest chyba z 30% więcej, ale to wciąż jest procent, także może równie dobrze cały czas wypadać słoń. Mhm. Dobra, idziemy, chodźcie, bo nie dojdziemy do tego domu nigdy. Może mi ktoś dobić tego słonia? Nie. Bo nie mam czym go bić, więc parasolką go miziam. No to trzymaj. Nie, dziękuję. Ale zaraz ginę. Nie gin. No gdzie? Nie giń! Jarku, proszę się ciebie o nie ginięcie. Chodź, jedzenie. Ile ta pałka zadaje obrażeń? Wiatraczek? Ta pałka z tego moda... Co on jak tak nie umiera? Ała. Czy idę dobrze w ogóle? Jureczku, postaw wiatraczek, proszę! Tak, ja też potrzebuję. A ja nie. A ja głodna.
Deszcz, no to, jak się chwilę ten, to kierujcie się już w stronę domu, bo ja tam wam zrobię jakieś jedzenie i ten. Zrobimy to serce. Drzewa płoną. Kto ma mroczne paliwo, znaczy koszmarne? Ja mam. 5 sztuk jest. Ale mamy mięsa. No to mięso zostawiasz dla mnie, proszę. Już stawiam. Postaw tę zapraczę. Jodzik! Boże, jak się strasznie przegrzewam. A nosisz jakąś czapkę? Tak. No ale kamienia nie ma, kamień naprawdę dużo daje. A nie, daje. Bo ty kota nosisz na sobie, dlatego. A co z kotem? Kot trochę podgrzewa. Co ty? Atmosfera. To jest no jak... dobry. Daje 60, tak jak nauczniki z królika. Weź ode mnie te kamienie, tylko schowam sobie do ekwipunku. Okej. Okay. Po problemie. Gotowa? Dobra. Możemy iść? Tak. Cokolwiek oznacza, że możemy iść. No, do bajora. Wy macie odkryty obóz, prawda? To możecie... A ja widzę, gdzie jest. No tak, bo ty pierwsza biegniesz, ale okej. Okay. No, biegnę, bo trzeba się... przegrzewam się. Kiepsko, szybko do domu. Szybko. To, ty widzisz, że zauważyłeś to samo, co ja. Co? Zostawiłem tutaj nie Spider-Glandę, tylko... A, dobra. Ej, a tu jest ta twoja laleczka, to przecież... Ale nie, bo przecież nikt nie zginął. Dobra, nieważne. Ta laleczka mówi, że też wskrzesza, tak? Tak, mogę kilka zrobić. One mają 4 wzory losowe. Super. Przypominają moje postacie. A faktycznie! Ej, nie zauważyłem tego. To jest Danusia, no! Mhm. Ale fajowe. Ej, świetne te postacie, naprawdę. Ale Danusia mi się podoba najbardziej, na serio. O, już jesteście, chodźcie! Jednak ten kot, nie? O ironio, ale najlepsze jest to, że... Tu jest ognisko, jakby co. I co, i oczywiście przyszłam do obozu i przekręciłam sobie widok tak, jak ty masz zawsze na odcinkach. I... bo co? Mi nie pasuje w ten sposób. Wiecie co, potrzeba naładować tego. Muszę strażaki, bo widzę, że... Las. O, nie. Że zaraz... Lodówce, wszystko się psuje. Wszystko spłonie zaraz. Uuu, ile tu pająków, co tu się dzieje? Biją się. Chwilę mnie nie bo... Jakby macie jedzenie czy coś, to wkładajcie do lodówki. Tak. Jedzenie się nie zjedzie, coś. Tu jest ognisko, chodź. Ciemno? Tu. A, okej. Okay. To co, to serce zrobię? Nie, a nie, bo muszę się pogruczył, dobra. To mam w skrzynkach tam. To ale ja i tak się teraz nie zrobię kota, bo jest zablokowane. Potrzebuję latarkę szybko. Mama, mi pożyczysz? Tak. Aha. Ale swojego możesz zostawić w sumie przecież. Tak, ja ci go zostawię. Jak najbardziej, bo ja i tak zaraz będę kończyła. No. Jest już pół do 12, więc... No to jak coś, to zostaw swoje rzeczy i ten. Wszystko, co masz, żeby wiesz. Tak, okej, okay, nie masz problemu. Boże, ile... O ja! O Jezu! Mała mi latarkę! Jarek ma moją latarkę. Jarek! Nie, oddałem ci przecież. O, jest. A biją, gryzą. Cholera jasna po nas. Ja zaraz zginę, nie? Pomogę fuck wam. Do góry uciekamy. Po mnie, cholera, do góry po mnie. Ej, ale no nie mam ognia, żadnego światła. Chodźmy. Szybko. Masz moją latarkę. Danusia ma. Jezu, zaraz zginę, nie? Danusia! Kupić jakąś czapkę. Dobra, chwila. Boże, wiecie ile mam zdrowia? 23. Ma ktoś jakieś mięso, coś, cokolwiek przy sobie? Nie mam nic. Ja miałam dwa mięska. Okej. Okay. Czekajcie, bo... No to już ich na pewno nie ma, bo pająki zeżarły. Jezu, ile tych pająków tam? Co tam się dzieje w ogóle? Lodówka jest pełna jakby co jedzenia, także... Aha, okej, okay, spoko. Przecież tam mam mermy, co one, kurde? Może za dużo tych kokonów postawiłam, ho, i minka. Co tu się dzieje w ogóle?
To ty się możesz skrzesić za pomocą tej laleczki przecież. Chyba, prawda? Zobaczymy, jak to wygląda. Akurat Danusią się wskrzesisz. Czuję się wykorzystana. Nie ma sprawy. A Jarek, a ty możesz mi zrobić takie laleczki jeszcze? Tylko potrzebuję mieć bawolą sierść, ale aha. Gdzie są bawoły? No to musimy mieć na bawoły, ale kurde, ja sobie przegrzewam. Czekajcie. Włącz tą swoją tą. No właśnie. Co łączyć? No! Szybko! Nie mogłam się wysłowić. Ej, a gdzie jest mój kamień? Czy ja go schowałam? O, nie. O! Dzień dobry, mam towarzystwo. Jakie towarzystwo? Aha, dobra. Tu, takie czarne i trochę przezroczyste. I Jarek go bije. Teraz ginę. Co? Ja go nie widzę w ogóle. Do namiotu wskakuj, Danusia! W dzień? Aha, Boże, dzień jest faktycznie. Nie zauważyłam, że to dzień. Masz mało zdrowia? No, całkiem. Trochę mam. Wszyscy padają. Nie, co tu się pali? Nie. Ty, Danusia, też masz mało zdrowia? Patyki się popaliły tak. Wszystkie. Super. Trzymaj ty. Jedz. Słuchajcie, Jarek, tu gdzieś są pęcherze chyba. Były w każdym razie kiedyś. Tu są. Nie ma? Są, tu w pierwszej skrzynce, Jarek. Proszę. Okej. Ja tobie to, Danusia, dam, żebyś sobie zjadła. Bo mówię, że masz też mało. Tam mam jeszcze pęcherze w tej pierwszej skrzynce, spokojnie. Mama, mi ty się odrodziłaś? Odrodziłaś. A tu są jeszcze pęcherze, no. Cukierków? Pamiętam, że były cukierki. Komuś dałam. A ja już to ma te koty. Co jest? O, i tym pięknym akcentem będę z wami kończyła, bo muszę już iść. Okej. Okay. Dzięki bardzo. Wszystko zostawiłam przy okazji. Dobra, Jarek, daj ten! Maszynkę! Pa! Pa! Dzięki, Danusia! Jarek! Co? Maszynkę! Gdzie mój kamień? Co się stało z moim kamieniem? Kot teraz tu fajnie mruczy. Później mi musisz powiedzieć, jak to przestawić, żebym ja go miał. Ej, komuś wzięłam jedzenie. Kto chce jedzenie? Jarek, masz ty, bo ty chyba masz też tam problemy. Ze zdrowiem to ci też, no... podleczy. Jezus Mary, co tu się w ogóle dzieje? Nie ogarnę. Wiesz co, ja to zjem, bo to i tak mi się popsuje. Trochę mięcha. Aha, a ja do was gadam, nie? Rozłączyło mnie? Bo jak Danusia wyszła, to ten... to pewno nam rozłączyło, a ja do was gadam w ogóle, nie? W ogóle... nie, spoko w ogóle. Ej, ten kot tu będzie fajnie miał... mruczał teraz. Tylko wiesz co, żeby on ci przypadkiem nie znikł. Nie zniknie. Tam po dniach te rzeczy pozostawione, szkielety na przykład. Znikają. Ale Jarek mówi, że nie zniknie. Nie, raczej nie zniknie. Tak sądzę. Tak sądzisz. Dobra, Jarek, co ty potrzebujesz, żeby mi tutaj coś jeszcze zrobić? Bawolą sierść potrzebuję, żeby zrobić te lalki. Aha. Ewentualnie co mogę zrobić? Choinkę mogę postawić. No. Na tą lodówkę nam nie starczy, mogę jeszcze prezenty porobić. Nie, a co na tą, na, no... Jezus, powiedz mi. Na tą choinkę? Na choinkę trzeba mieć 6 kwiatów, 4 kłody i 8 złota. Aha. Złota mam prawie tyle. No bo się przegrzewam. Już ci stawiam... gdzie ja mam ten wiatraczek? Nie, już się rozładował. Ojej. Nie mam czym naładować niestety. Ja mam tylko trawy trochę. Kurde, nie ma... A czym ty jeszcze mogę naładować? Dobra, wszystkim, co się da napalić na ognisku. A to się da. Ta maszynka nie ma jakiejś dużej pojemności, także wystarczy parę tam patyków włożyć i... Zobacz, czy już jest naładowana. Ma 95%. No. To powinno być na proch, no, ale cóż mam zrobić? Muszę później sobie zrobić... O Jezus! Czekaj. Muszę zrobić... Drewna muszę trochę pościnać, bo mam mało. Dobra. Boże, te twoje pająki są wszędzie. No. Nie mam patyków, żeby... Jeden patek mi jest potrzebny tylko. Uważamy gdzieś... A nie, tu leżą, okej.
Właśnie muszę popatrzeć, czy tu jakieś mięcho nie leży. Dlaczego mi spada zdrowie, niech mnie ktoś oświeci? Może z głodu? Dobra, teraz to już się przegrzewam. Z głodu nie, głód mam akurat, słuchaj, cały. Ej, mam nadzieję, że ta twoja maszynka nie zniknie, bo kurczę, jest świetna. Ja raczej nie zniknie, tak sądzę. Chyba, że się mod wyłączy to wtedy. No, to już nic nie wezmę więcej, bo tu zostały te okulary i kot. Tylko. Okulary będziesz miała do ozdoby. Tak. Tylko. Do ozdoby. O, no cóż, to chodzi. Na to masz takie złoto. Muszę się wypakować, bo... To nie to, bo mam strasznie dużo wszystkiego. Ej, słuchajcie, to nic, to może tu skończymy odcinek, a jeszcze chwilkę tutaj byście ze mną zostali, spróbujemy coś ogarnąć z tych twoich rzeczy, co? A mi chodź tutaj. No właśnie. Czekaj, bo coś trzeba dorzucić, nie mam co. Nie mam drewna, nie mam kompletnie nic. Mam drewno. Proszę. Okej. Okay. No ale... To teraz nie ma sensu ten... Dobra, słuchajcie, nic, my się tutaj żegnamy, bo widzicie. Jednak jak jest dużo ludzi, słuchajcie, to jest większy nieogar, taka prawda, bo ciężko tutaj ogarnąć wszystko. Jednak samemu... Wiecie co, może jeszcze dwie osoby, to jest tak myślę opcjonalnie, według mnie. Chyba, że mówię, gra się od początku do końca, cały czas, powiedzmy, w te same osoby, gdzie już wszystkie są ogarnięte, prawda? No to wtedy tak, ale tak to jest, kurczę, ciężko. A ty parasolem dalej lejesz? Uciekamy stąd. No to pięknie zrobiłeś. Uciekajmy stąd. Tak, uciekajmy stąd, a mała mima... Czekaj, ja zabiję to. Ale ja nie mam żadnej zbroi, więc... Stój tutaj! Już wam zabijam. No, to by Darek, Jarek, dałam przecież broń, a ty nie korzystasz. Mała mi, chodź tu! Nie podejdę tam, tam się gryzą. Nie ma tu nic, chodź! Dobra. Okej. Okay. Dobra, to tutaj słuchajcie, kończymy. Mam nadzieję, że jeszcze ogarniemy jeszcze kilka rzeczy, bo kurde, chciałabym je tutaj mieć. I trzeba z tym kotem przestawić, bo jest po prostu boski. Także cóż, no ja kochani, mam dziękuję. No z naszego muchosmoka nic nie wyszło, niestety. Ale to nic, i tak fajnie się grało. Poznaliście, kurczę, Jarka postaci, które są świetne. No Danka jest genialna, według mnie. Wszystkie są fajne, ale Danka mnie najbardziej przypadła do gustu przez tego kota. Także cóż, no ja wam dziękuję, że chcieliście ze mną nagrać ten odcinek i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa! Pa. Cześć!